Cześć, dziś nietypowo było na wyjeździe. Jestem nad polskim morzem, w Trójmieście, konkretnie w Gdyni, gdzie z Pawłem, znanym szerzej jako Mozilla, przygotowałam dla Was materiał na temat Android Pay. Czy wiecie, że w Polsce z Android Pay korzysta około 75 tysięcy osób? To przyznajcie niewiele jak na naród liczący sobie niecałe 40 milionów ludzi. Dzisiaj Wam pokażę, że nie tylko smartfonem można płacić za pomocą Android Pay, bo można do tego wykorzystać również smartwatch. Może się wydawać, że inteligentny zegarek można wykorzystywać wyłącznie do śledzenia aktywności fizycznej, a także do wszelkiego rodzaju powiadomień. Możemy na ekranie naszego smartwatcha wyświetlić powiadomienia o SMS-ie, mailu, a nawet ich treść, możemy odebrać połączenie głosowe. Zastosowań zegarków inteligentnych jest tak naprawdę cała masa i na pewno nie zdajecie sobie sprawy z tego, że zegarkiem również można płacić. Reakcja większości osób, z którymi mieliśmy do czynienia w sklepach, na stacjach benzynowych, w restauracjach czy też kawiarniach, była dość mieszana. Jedni, przyznaję, byli bardzo mocno zaskoczeni, że w ogóle chcemy zapłacić zegarkiem, ale jak to? Nawet żartem naszym takim wyjazdowym stało się pytanie, a właściwie odpowiedź na pytanie kelnera, który zawsze pyta: karta, gotówka? No jak to? Zegarek. Więc miny osób, które nas obsługiwały, gdy odpowiadaliśmy, że zegarek, i to takim chórkiem, były śmieszne. Natomiast z drugiej strony okazywało się, że część z tych osób jak najbardziej korzysta z Android Pay lub rozwiązań HCE w bankach, które nie oferują jeszcze Android Pay, ale za pomocą telefonu. Uświadomiliśmy im, że można trochę inaczej, właśnie za pomocą zegarka. No i powiem Wam jedno. Przez te 2 dni tak się uzależniłam od płacenia zegarkiem, że teraz bardzo trudno będzie mi się od tego odzwyczaić. A już na pewno nie wyobrażam sobie życia bez Android Pay w telefonie. Rzeczą, która jest tak naprawdę najbardziej istotna w przypadku Android Pay, niezależnie od tego, czy płacimy telefonem czy smartwatchem, jest fakt, że te płatności obsługiwane są dokładnie na tej samej zasadzie, co płatności kartą zbliżeniową. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że wszędzie tam, gdzie możecie zapłacić kartą, możecie też płacić zegarkiem. Czyli na stacjach benzynowych, w hotelach, w restauracjach, kawiarniach, w każdym punkcie obsługowym, który posiada normalny terminal zbliżeniowy. Tutaj filozofii tak naprawdę nie ma. Gdy chcecie wykonać transakcję zbliżeniową, po prostu mówicie, że chcecie zapłacić kartą, bo jak powiecie, że zegarkiem, to możecie zostać odebrani jak kosmici, którzy przypadkiem pojawili się na naszej planecie. Bo nie każdy w dalszym ciągu wie, że zegarkiem można płacić. Ale Wy już o tym wiecie, prawda? No więc jak już powiecie, że chcecie zapłacić kartą, zbliżacie zegarek do terminala i po chwili transakcja jest zaakceptowana. Warunek jest jeden. Podobnie jak przy płatności kartą zbliżeniową, także i tutaj transakcje poniżej 50 zł przechodzą bez żadnego problemu, czyli bez konieczności podawania PIN-u, natomiast już powyżej 50 zł kod PIN jest wymagany. Wprowadzamy go oczywiście normalnie na terminalu. Najbardziej istotną różnicą w przypadku płacenia smartfonem, a zegarkiem za pomocą Android Pay jest fakt, że gdy korzystamy ze smartfona, wystarczy przyłożyć telefon do terminala. Niestety w zegarku jest to troszeczkę nieco bardziej skomplikowane, ale tak naprawdę tylko nieco. Wystarczy bowiem odblokować ekran za pomocą kodu lub wzoru, w zależności od tego, co mamy ustawione, włączyć aplikację Android Pay. Ten krok w przypadku smartfona można pominąć i dopiero wtedy możemy przyłożyć zegarek do czytnika. A tak naprawdę trwa to dosłownie chwilę, więc nie mogę uznać tego jako wady. Niestety, największym ograniczeniem jest fakt, że nie wszyscy użytkownicy kart płatniczych mogą skorzystać z Android Pay. Wszystko przez to, że Android Pay jest dostępny wyłącznie w wybranych bankach. Z Android Pay mogą korzystać użytkownicy następujących banków: Alior Bank, Bank Zachodni WBK, Eurobank, mBank, Nestbank, Orange Finanse oraz T-Mobile Usługi Bankowe. Ja przyznaję, z skorzystania z Android Pay już się uzależniłam, zwłaszcza jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe zegarkiem. A jak to jest w Waszym przypadku? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, dajcie też łapkę w górę, subskrybujcie kanał tabletowo.pl, a po więcej informacji na temat płacenia zegarkiem i Android Pay jako takiego zapraszam na kanał Mozilla. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć!